Angielski tytuł tego filmu jest Liberace Behind the Candelabra, czyli Liberace za świecznikiem, bo film pokazuje wybitnego artystę, ale zakulisowo właśnie pokazuje jego prywatne życie. Tak, no było bardzo bogate, z całą pewnością, ale ja jeszcze moich wrażeniach wyciągnąłem pewne wnioski z tego, że on wychodzi na estradę nie tak jak większość prezenterów, staje, kłania się, są poważni, skupieni, dobry wieczór Państwu, witam serdecznie Państwa. On nie, on wychodzi w tych złotach albo w tym futrze, pelerynie tej, z trenem, który miał 2 metry i mówi, podoba się Wam, to ten tren uszyty jest z lisów norweskich, białych lisów norweskich i są tylko 2 takie futra na kuli ziemskiej i oba ja mam. No tak, więc widownia, brawo, tak, bis, tak. Okrzyki, a innym razem siedział i pokazuje, podobają się wam moje spinki w kształcie fortepianów z brylantami. Podobają się wam moje spinki, są piękne, prawdziwie piękne. No cóż, wy takich nie macie na pewno, ale wy musicie sobie sami kupić spinki z brylantami, a ja nie. Ja dostałem od was w prezencie. Sala szalała z zachwytu, że uczyniono prezent Liberace ukochanemu artyście, który pojawia się na estradzie.